Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych. Witam serdecznie na drugim memoriale Krzysztofa Marszalika. Reprezentujemy dzisiaj uczelnię Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Jest to uczelnia pielęgniarska i tutaj prowadzę z paniami zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone są od trzeciego semestru na czwartym i piątym semestrze w wymiarze 20 godzin na semestr. Zajęcia prowadzimy w grupach bardzo zróżnicowanych wiekowo i prowadzimy raczej zajęcia rekreacyjne. Promujemy uczelnię, starając się rozgrywać różnego rodzaju zawody międzygrupowe i reprezentujemy obecnie uczelnię na zawodach piłki siatkowej. Chciałbym napomknąć, nawiązać do tego, że prekursorem wychowania fizycznego na tej uczelni był Krzysztof Marszalik, który od początku istnienia uczelni prowadził tam zajęcia wychowania fizycznego. Był on takim wiodącym nauczycielem, który chciał, aby ta kultura fizyczna rozwijała się. No bo przecież nic nie zastąpi ruchu, natomiast ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa. Dziękuję bardzo. Nazywam się Aleksandra Majka, jestem kapitanem drużyny, a obok mnie stoi Paulina Wiśniewska. Z wielką dumą reprezentujemy Wyższą Szkołę Umiejętności Zawodowych w Pińczowie. Zaczynamy w kategorii Open Kobiety. Za zajęcie szóstego miejsca zespół Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie w kategorii Open
Zapraszam kapitana wraz z drużyną. Proszę, ustawcie się pan tutaj przed nami. Dziękujemy. Brawo.